Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Ludzie mogą nam zazdrościć. Siedzimy sobie na meczu, świetne miejsca, oglądamy świetny spektakl. Tak, dzisiaj naprawdę jest fantastyczne widowisko. Gwizdku sędziego rozpoczyna się pierwsza połowa. Winge. Ładne podanie. Akcja zatrzymana. Decyduje się na centrę. Czy to wykorzysta? Ryzykownie, ale udało się. Próbował, ale nie udało się. Dziś naprzeciw siebie stają dwaj równorzędni przeciwnicy. To na pewno nie będzie łatwy mecz dla piłkarzy z White Hart Lane. Doskonale zagrał. Podaje z powrotem. Kolejne podanie. Ryzykował, ale się udało. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Udanie. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Chytrze uderzył to po ziemi, no i bramkarz nie miał żadnych szans. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny róg bramki, praktycznie nie do obrony. Bostock. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Basong. Arena dzisiejszego meczu Signal Iduna Park jest największym stadionem piłkarskim w Niemczech. Po przebudowie może on pomieścić ponad 80 tysięcy kibiców. Ładna wymiana. Dośrodkował? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Tottenham rozpocznie od rzutu z autu. Bostock. Ładna akcja. Rewelacyjnie dośrodkował. No i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Dobra interwencja obrony. Czy to wykorzysta? Ale znakomicie! Poprzeczka! Ładnie dograł. Za chwilę Tottenham z rożnego. Trzyma się przy piłce. Tottenham będzie mieć
rzut z autu. Świetnie zagrał. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I znowu remis, proszę państwa. Ten gol, którego powtórkę oglądamy, padł po bardzo ładnej akcji. Ale widać, że długo ćwiczyli to zespołowo na treningach. Ma czas i miejsce. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? Znakomita sytuacja. Strzela. Piłka w siatce. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Gol dla rywali. Wynik niekorzystny dla Tottenhamu, który przegrywa. Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? No gdyby nie on, byłby gol. Rzut rożny dla Tottenhamu. Szansa po strzale głową. Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost w niego. Dwa do jednego po pierwszych 45 minutach. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Ryzykownie, ale udanie. Mitchell. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Piszczek. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Bardzo dobre podanie. Będzie strzelał. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Piłka opuściła boisko i wznowi bramkarz. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Piękne podanie. Przekazał piłkę partnerowi. Wspaniale przechwycił. Piłka chodzi jak po sznurku. Czy to wykorzysta? Jak on mógł tego nie wykorzystać? Mógł być już remis. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Ładne podanie. Gra zostanie wznowiona w rzut rożnego. Livermore. Ładne dogranie. Ach, szkoda. Podał ją. Nieporozumienie i strata piłki.
Witzel. Ależ piękne podanie. Powinien grać w pole karne. Ależ może być teraz groźnie. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Wspaniały odbiór. Mają szansę zaskoczyć rywali. Zespół traci piłkę. No było gorąco, ale zdołał odebrać. Piłka minęła linię boczną tuż przy linii końcowej boiska. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Podanie w pole karne. Zdecydował się na strzał. Mamy bramkę, proszę Państwa. Tu mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu. Spójrzmy raz jeszcze na to otwierające dla gola dośrodkowanie. Livermore. Udało mu się ładnie podać. Ależ rzutka. Nieudany atak. Powstrzymana akcja przez rywala. No to uderzenie z dystansu nie sprawiło bramkarzowi problemów. No i piłka wyszła poza pole gry. Tottenham rozpocznie od rzutu z autu. Livermore. No, dobra okazja będzie. Mamy centrę. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Mecz zakończony.